Przyjaciele, ja dzisiaj bardzo krótko chciałbym się podzielić z wami pewnymi przemyśleniami, które poczyniłem sobie na podstawie różnych obserwacji. Dla wielu z was być może są to rzeczy oczywiste, ale ja uważam, że trzeba je nazywać do końca po imieniu, żeby nie budziły żadnych wątpliwości, bo mam takie przekonanie, że wiele osób przez błędne postrzeganie tego stoi w miejscu i nie może odważnie pójść nadal, nie może pójść odważnie do przodu. Religia pcha ludzi w stronę dwóch rowów w zakresie postrzegania i rozumienia Biblii. Jeden z tych rowów to całkowite odejście od Biblii. Całkowita dowolność interpretacyjna, tak? Nie ma znaczenia, czy objawienia są zgodne z Pismem. Nie ma znaczenia, jak te objawienia i to słowo, które jest mówione, ma się do słów Jezusa. Nawet jeśli one stoją w całkowitej sprzeczności, to nie ma żadnego znaczenia, tak? I w tym prym wiedzie Kościół katolicki. Drugi rów to całkowicie literalne podejście do Biblii, czyli ta tak zwana przez protestantów zasada sola scriptura, tak? Tylko Pismo w takim rozumieniu czysto literalnym, tak jak zostało to napisane. I wiecie, bardzo często wtedy podnoszone jest słowo z ostatniego rozdziału objawienia Jana, tak? Że ktokolwiek dołoży słów do tej księgi, to mu Bóg dołoży plag, jak ktokolwiek ujmie, to mu Bóg ujmie z jego udziału w żywocie. Oczywiście to jest mega nieporozumienie. To jest takie podejście, które my mamy systemowo wbite do głowy od szkoły. Podejście do Biblii, jako do książki, czyli że pierwsze rozdziały to jest wstęp, później jest rozwinięcie, później jest zakończenie. Te księgi powstawały jak każda z nich, jako niezależny byt, całkowicie od siebie niezależny. Natomiast to system religijny jakby wpajał, że to o to chodzi, należy to łączyć. Oba te rowy oczywiście są błędne, tak? Występują też takie stronnictwa i takie stanowiska, które za słowo natchnione uważają tylko te słowo, które zostało wypowiedziane bezpośrednio przez Jezusa poprzez jego pielgrzymki na ziemi, że każde inne to słowo innej niższej kategorii. I chciałem przeczytać fragment z Ewangelii Jana z 16 rozdziału, od 12 do 15 wersetu. Słowa Jezusa do uczniów, kiedy w zasadzie kończył już czas swojego pobytu tu na ziemi, tak? Już to było chwilę przed tym, gdy zdecydował się pójść za nas na krzyż. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Jezus wprost wskazuje, że wszystkiego uczniom nie przekazał. Wiecie, w wielu aspektach Jezus podczas pobytu tu na ziemi wskazał jedynie kierunek interpretacyjny, prawidłowy kierunek, ale Jezus wielu tych tematów nie wyczerpał do końca. Nie wyczerpał. On to wprost przyznaje. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Co Jezus mówi dalej? W 13 wersecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch prawdy. Jezus zapowiada przejście Ducha prawdy, który z Niego weźmie i wprowadzi we wszelką prawdę. W ten sposób Go uwielbi, bo z Niego weźmie i przekaże dalej. Fragment wcześniej w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 26 wersecie, Jezus mówi takie słowa. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. 14
20, przepraszam, 15 przeczytałem, 14, 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kiedy czytamy te fragmenty łącznie, widzimy, że Duch Święty wprowadzi nas we wszelką prawdę poprzez dwie rzeczy. Po pierwsze, poprzez przypomnienie tego, o czym mówił Jezus. Przypomnienie tych wszystkich słów, które Jezus powiedział na ziemi. Jak również poprzez drugie, czyli nauczenie. Nauczenie nas wszystkiego. Nauczenie. Nauczenie nas wszystkiego. Wiecie, Jezus nie był zaburzony. Jezus nie miał żadnego problemu z tym, że ludzie, że my będziemy szli naprzód. Że poprzez branie nauczania będziemy się rozwijali w Nim. Będziemy się rozwijali w Duchu. Wręcz przeciwnie, te słowa świadczą o tym, że to był Jego zamysł od początku. On chciał, abyśmy wzrastali. On tego chciał. Przecież Duch Święty bierze z Niego. Duch Święty to Duch Jezusa, który dzisiaj działa na ziemi. Duch Jezusa. On z mego weźmie. Z mego weźmie, tak? On dzisiaj pcha nas dalej do rozwoju. Ale wiecie, co mówi Duch Antychrysta? Duch Antychrysta mówi tak. Wszystko, co Jezus chciał wam powiedzieć, powiedział wam do końca pierwszego wieku tej ery. Wtedy zostało spisane, zapieczętowane i koniec. I wiele osób dzisiaj stoi przed czymś takim. Stoisz prosto przed Bogiem. Położyłeś swoje życie. Uświęcasz się. Przyjmujesz prawdę. Wykonujesz słowo. Otrzymujesz rzeczy do swojego życia. Nikt inny tego nie robił. To są rzeczy do ciebie. Ale wokół ciebie jest pełno religii, która zadaje ci pytanie. A gdzie to masz w Biblii? Gdzie to masz w Biblii? Właśnie w tym fragmencie jest podstawa do tego, abyś się nie bał. Abyś się nie bał i szedł dalej. Jezus wytyczył kierunek. Jezus powiedział, jeśli twoje objawienie i twoje życie jest spójne z życiem Jezusa i pogłębia je, to jest Duch Święty, który działa w tobie. To jest Duch Święty. Idź za tym śmiało. Amen. Amen. Amen.